Cześć, przed Wami kolejny odcinek Audycji za projekty swoje życie. Zbliżamy się powolo, powoli do magicznego 200. Mateusz Sobieraj od Kuki opowiada o tym, jak budować firmę, jak pewne rzeczy, które na początku nie wychodzą, mogą nas życie ukierunkować w zupełnie inne miejsce, jak świadomie podjąć decyzję, żeby zostać przedsiębiorcą, a potem jak zbudować sobie plemię mentorów. Parafrazuję Tima Ferrisa tutaj specjalnie i znaleźć osoby, które w tych kręgach będą powodowały, że jako przedsiębiorca możemy rosnąć. Mateusz też bardzo fajnie mówi o tym, jak się uczył, skąd czerpał wiedzę, jak ją odbijał od specjalistów. Zbudował firmę, która ma kilkanaście milionów złotych obrotu i doprowadził do tego, że już w tej chwili nie musi w niej pracować. Bardzo świadomie. Rozmowa ze świadomym przedsiębiorcą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Witajcie w audycji zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania. Zastanawiamy się, na jakich wirażach życiowych sobie poradzili, a z których wypadli. Jeżeli jesteście tutaj pierwsza, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie suba, a najlepiej napiszcie komentarz po wysłuchaniu czy obejrzeniu tego odcinka. To nam bardzo pomaga, bo sztuczna inteligencja zarządza tym, jakimi nas widzą, a wasze komentarze, lajki i suby bardzo w tym pomagają. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl zapraszam was bardzo serdecznie, bo już 27 kwietnia robimy konferencję o biznesowym wzroście. Warto na niej być, warto porozmawiać, jeżeli prowadzisz firmę. Zapraszam cię bardzo serdecznie, przybijemy piątkę. A dzisiejszym gościem jest Mateusz Subieraj. Cześć. Mateusz jest w IO, prowadzisz firmę Ad @cookie i masz taką dość długą przedsiębiorczą E, historię, jak na tak młodego człowieka? Już, e, myślę, nie tak młodego, ale faktycznie, jakby nie tych aspektów przedsiębiorczości, to od lat nastoletnich, myślę, to się już przewija i pojawia. No to standardowe pytanie na początek. Jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia? A, to, to ciekawe, bo właśnie, jak rozmawialiśmy wcześniej, ten początek był zaprojektowany i to od czasów gimnazjum. I to projektowanie nie wyszło. A co projektowałeś? A mianowicie, ja już od gimnazjum wiedziałem, że jak dorosnę, to chciałbym być prawnikiem. Jakby i studia mm -hmm. jakby prawnicze, i być adwokatem to jest coś dla mnie. Gdzieś tam moje otoczenie podkreślało, że tak, to ma sens. Ja lubię prowadzić długie spory, argumentować i z reguły w tych sporach wygrywam, więc mam do tego talent. To nie powodowało eskalowania emocji. Ja lubiłem też wszystkie przedmioty, które kwalifikowały mnie do dostania się na studia prawnicze i tak. Wiesz, naprawdę, od gimnazjum, całe liceum, a rozszerzona matura z historii, z WOSU. Ja chyba przez całe liceum dostałem jedną czwórkę z historii, albo nawet nie. Y... Czyli byłeś lekkim kujonem. No, to jest inny wątek, ale, tak bardzo, bardzo ale bardzo to ciekawy. Ja byłem mocnym prokrastynatorem, zdecydowanie, ale mhm. z drugiej strony ja byłem zawsze chorobliwie ambitny i nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, że a dobra, najwyżej dostanę jedynkę i poprawię, nie? W sensie, ja wtedy siedziałem dzień wcześniej i po prostu... A, a... czyli nie, nie, nie uczyłeś się cały czas, tylko zakładałeś... Nie, co... nie, zostawiałem na sam koniec i na mhm. sam koniec dopiero się uczyłem, ale faktycznie nie pozwalałem sobie, żeby odpuścić. No I wiesz co, i ta droga mnie wiodła przez dobre kilka lat, aż do momentu, kiedy już zdałem tą maturę i mogłem pójść na prawo dzienne na no, Uniwersytecie Wrocławskim, tylko okazało się, że... Sytuacja rodzinna i, i finansowa, no, która była różna, gdy dorastałem, no nie pozwala mi studiować, utrzymać się mhm. dziennie. Studia wieczorowe były bardzo drogie, o pracę na zmiany nie było tak łatwo wtedy. Więc musiałem zmienić totalnie kierunek projektowania mojego życia i, i marzeń, i to był wtedy taki trochę już strzał. No bo, jak nie prawo, to co. Jak się z tym czułeś? Bo to jest coś, do czego dążyłeś przez lata. nie? Wiesz, co powiem szczerze, że ja przez dobre dwa lata miałem doła. Mhm. W sensie takim, że kurczę, poświęciłem na to lata swojego życia. To było moje mocne marzenie. I obserwowałem, jak na przykład niektórzy, którzy dużo mniej się starali, są na tym prawie i studiują. A mi no, trochę jakby czynnik niezależny ode mnie, no bo mhm. sytuacja mojej rodziny i moje finansowe nie pozwala mi, żeby tam, tam być. Wybrałem trochę, na chybił trafił wtedy marketing, bo uznałem, że to też może być y, fajne, ale pamiętam... Ja to nie była świadomość z tym marketingiem? Nie, to było raczej takie, co innego, jeżeli nie prawo, mhm. może mi sprawić y, y, radość i y, y, wiesz, co i padło na marketing, ale pamiętam, że lata później, y, jak ja już pracowałem w marketingu, a mój bliski przyjaciel, y, z którym też jedną y, spółkę zbudowałem, skończył prawo, jest adwokatem, jest prawnikiem, to zdałem sobie sprawę z tego, Jezu, jakim ja totalnie wypaczonym e, wyobrażeniem o życiu adwokata żyłem. Mi się wydawało, że to będzie jak troszkę w prawie precedensowym, w Stanach, że ja muszę wyjść, arg sprawy sądowe, argumentować tak? sprawy sądowe, to ma sens, co ja powiem. Jakby to jest nie bardzo stosy ważne. Stosy dokumentów i czytania. A nie stosy dokumentów i interpretacji, więc ja chyba byłbym był najbardziej nieszczęśliwym e, prawnikiem, e, gdybym nim e, został. Więc no to był taki zakręt życiowy, ale który myślę, był koniec końców dla mnie bardzo dobry. Zakręt życiowy, po którym na zupełnie innym torze wylądowałeś. Tak, no wylądowałem na mm, torze mm, marketingowym. To czego nauczyłeś się sprzedając powierzchnię reklamową? Bo to chyba była twoja pierwsza praca. Wiesz co, jakby Tak, to, to, to była moja pierwsza praca i tu powiedziałbym, dość mocno praca przedstawiciela handlowego, a mało marketingowa. Mhm. Więc tam nauczyłem się budowania na pewno relacji z ludźmi, ale też takiego jakby przełamywania strefy komfortu do tego, że masz do kogoś pójść i coś mu sprzedać. A go nie znasz. A go nie znasz. I to nie jest tak, że on się do ciebie z tym zwrócił. Mhm. I, I powiedziałbym, nie przychodził mi to jakoś bardzo łatwo i wyniki. Akurat tam jeszcze nie były spektakularne, ale ale nauczyło mnie to bardzo dużo, e, takiej otwartości, takiego o przełamywania się, e, no studia niestety, mimo że jakby później studiowałem e, zarządzanie e, i marketingowe specjalizacje, więc wydawałoby się bardzo zbieżnie do dalszej ścieżki kariery, ale niewiele mi to dało, natomiast e, na przykład działalność w, w studenckich organizacjach, i uczenie się od kolegów, którzy już byli na przykład brand managerami albo już działali w obszarze marketingu, mm -hmm. no to to były najcenniejsze lekcje, które, które wtedy odbierałem równolegle, starając się łapać to, to doświadczenie zawodowe, no bo ja już wtedy wiedziałem, że, że, że to będzie klucz, jeżeli chcę pracować w tej branży, a nie, no a nie tak naprawdę teoretyczne rzeczy, które uczę się na studiach. To co skłoniło Cię do założenia własnej firmy? Wiesz co, myślę, że yy, dwie rzeczy. Yy, po pierwsze... Potrzeba kreowania, ale bycia niezależnym w tym, co ja robię. Ja bardzo lubię tą fazę, kiedy opracowujemy jakiś plan, pomysł i później możemy wdrożyć w, to w życie. To kosztuje mnóstwo czasu, energii i często zasobów. Więc bardzo lubię to nieskrępowanie, że jeżeli jestem niezależny, bo to ja założyłem tą firmę. No to, 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 to ten aspekt dla mnie jest bardzo istotny w codziennym życiu. A drugie to. No, to gdzieś tam zaobserwowanie niszy rynkowej, bo to był taki moment, kiedy ja już kilka lat pracowałem w marketingu i zauważyłem, że rynek dzieli się marketingu internetowego na takie dwa główne segmenty. Jeden to są duże sieciowe agencje i one często wykonują bardzo dobrą pracę, ale tylko dla wąskiej grupy największych klientów. Mhm. Klienci dla mnie ogromni, dla nich pewnie malutcy, jakby trochę są zapomnieni, zapomniani, a z drugiej strony nie nadążają za innowacjami. Pamiętam, jak wyrażałem e, pierwsze platformy RTB czy programmatic buying i to z izraelską platformą MyThings. I to jeszcze wybrałem sobie projekt związany z militariami, czyli e, jakby dsp blokowały nam połowę reklam, więc to były trzy miesiące konfiguracji, żeby mieć później e, 1000 kliknięć miesięcznie. Ruch był bardzo jakościowy, ale e, taki był początki. I pamiętam, że jak przecierałem szlaki w tych e, i drożyłem w tych innowacyjnych wszystkich formach reklamy, które się pojawiały w nowych narzędziach. No, to widziałem, że można wygrać z tymi największymi agencjami dualnie mediowymi, w sumie bardziej powiedziałbym sprytem i zaawansowaniem technologicznym, a nie biciem się na to, kto ma lepsze warunki zakupowe w, mhm. w dużej sieci e, reklamowej. No, a drugi segment rynku no to były jednak masowe agencje SEMCO, które po prostu klepały tych klientów na masę, na, na abonament. I uznałem, że jest takie miejsce, żeby stworzyć podmiot wyspecjalizowany w digitalu i w tych wszystkich nowych e, technologiach. Który będzie właśnie świadczył taką wysoką jakość usługi, konkurował z tymi największymi, ale jednocześnie pozostając jakby z i adaptującym się do tego, jak wszystko się zmienia w sieci digitalu. na no, zmienia się bardzo szybko. Mhm. Za mojego mimo wszystko myślę, że około 15 lat już jestem w digital marketingu, ale też mam wrażenie, że ze cztery opoki przeżyłem w sensie. To co się zmieniło przez te. Półtorej dekady. Wiesz co, no pamiętam wzrost w ogóle popularności social mediów i jak mm -hmm. się budowało. E, jeszcze były kiedyś za darmo, nie? Były jeszcze kiedyś za darmo. I pamiętam ten cały hype, e, żeby inwestować w social media, bo później ten zasięg jest darmowy, więc warto wydać mnóstwo pieniędzy na zaangażowanie i fanów, bo później e, można z tego korzystać. Później odwrotną zmianę, że jednak zasięgi były ucinane i, e, i płatne. Rozkit wszystkich kolejnych platform e, social mediowych. Odejście od kupowania, właśnie w modelu za tysiąc wyświetleń, albo stałka na stronie głównej dużego portalu, do modelu programatycznego czy bardziej efektywnościowego, a całą też um, ujednolicanie rynku, w ogóle programatiku. W a jak się zmienili ludzie w tym czasie, którzy są na tym rynku? Czy, może się nie zmienili? Właśnie, nie uważam, że się jakoś rynkowe zmienili, wiesz? Uważam, nie? że. No, powiedziałeś, że trzy pokim przeżyłeś, czy cztery w ciągu 15 tak, tak, tak lat? Tak, wrażenie. Jak to było wyjść z etatu i zacząć robić e, firmę? Ciekawie. E, z punktu widzenia finansów, stresu, zrozumienia tego, co robisz, bo rozumiałeś, co chcesz robić e, technologicznie bardziej nawet niż marketingowo, z tego, co powiedziałeś, tak? Ale jak to jest być biznesmenem nagle. I niespodziewanie. Troszeczkę Czy to było troszeczkę tak, jak zostać marketingowcem, a nie prawnikiem? Nie, to już było jakby przemyślane. Chociaż to są takie momenty w życiu, kiedy wydaje że ty wiesz, co robić i masz to przemyślane. Nie wiesz, czego nie wiesz, co akurat jest dla ciebie dobre. Tak, tak. Jeszcze nie wiesz, czego nie wiesz i wydaje ci się, że masz doświadczenie w zarządzaniu, masz doświadczenie w marketingu, co może później, tak? Dużo rzeczy może później, tak? Pamiętam, że start zbiegł się jeszcze z tym, że. Urządzałem swoje pierwsze mieszkanie i robiłem to oczywiście sam z teściem, bo nie było jeszcze finansów, żeby, żeby zlecić to ekipie. Rozwijałem firmę. Czy ty remontowałeś mieszkanie i otwierałeś biznes? I mieszkałem z teściem w kawalerce przez y, miesiąc. Ja mam bardzo słaby sen, a teściu dużo chrapię. Kocham, y, kocham mojego teścia, ale faktycznie to był taki niełatwy okres, gdzie, gdzie spałem po y, kilka godzin. Później rano jechaliśmy na dwie godziny na remont. Później ja jechałem do mojego malutkiego pokoju y, i tam y, pracowałem. A później wracałem jeszcze do nocy poremontować, y, poremontować dalej. Jak duże, jak duże było pierwsze biuro? z 12 metrów kwadratowych, no tak, za, zupełnie zatrważające. Tak jak, zupełnie tak, jak pierwsze studio zaprojektuje swoje życie. 12,6 12 metra chyba było. I tam siedziały trzy osoby i zmieścił się nawet stół konferencyjny, taki, taki mały. Ale dość szybko poskoczyliśmy do drugiego pomieszczenia naprzeciwko i, i tam już było takie z 30 metrów plus te 12 na salkę konferencyjną. Wow. I to już był taki moment fajny, gdzie utrzymałeś ten, ten, ten progres, ale nadal to był moment, gdzie wiesz jakby. Mm, już wtedy w, wspólnie w, w, w zespole e, malowaliśmy ścianę na pomarańczowo e, pięć razy, e, żeby przykryło. Albo gdy trzeba było. Mm, Czyli cią ciągle nie było kasy na ekipę, tak trzeba było samemu to zrobić? Tak, no znaczy, przecież na nawet myślę, że pewnie gdybyśmy chcieli wydatkować razem na ekipę, to, 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 to może by się znalazła, tylko że jednak raczej staram się reinwestować w firmę i w kompetencje, mm -hmm. a nie w rzeczy, które mogłem wykonać. Co nie było znaczy, do końca mądre, ja, ja sam, bo ja, ja sam wyklejałem pierwsze studia, więc rozumiem, jak to jest. Wiesz, nie? To, to nie było do końca mądre bez perspektywy czasu. Jak na to patrzę, to warto zlecać rzeczy mm, ludziom, żeby cię wyręczyli, żebyś ty mógł robić to, na czym znasz się najlepiej, bo. Kosz alternatywny jest zbyt wysoki. Ale jakby wtedy tego e, nie wiedziałem, więc jak usłyszałem, że trzeba zapłacić kilisa, kilkaset złotych za umycie okna w, w zabytkowej kamienicy były takie bardzo duże okna w naszym biurze to uznałem, że zrobię to sam. E, Iku ucieszę przechodniów na parapecie, będąc z drugiej strony. E, na to tak Na drugim piętrze. To tak już to lekko niebezpiecznie, nie? Że Przez firmę mogły spaść i nie byłoby firmy. Nie, tak by ta sytuacja jeszcze była, jakby groźnie bywało, jak spadałem z drabiny i to już jakby dobra, weryfikacja wspólnika, wspólnik mi trzymał wtedy drabinę, kilka lat później ja montowałem e, jakieś tam inne rzeczy, poprawiałem i tak, i takby wtedy już leciałem. Ale to są fajne początki. To, to, to jest taki moment, kiedy ty się bardzo wszystkiego uczysz od mhm. księgowości, przez bycie specjalistą nadal e, jedynym, czy największym e, w twojej firmie, bo Dość szybko do, o, czy prawie od razu dołączył do mnie Kacper, później jakby dwie, trzy osoby, i to dość szybko o, rosło, no ale jakby wciąż trzeba było bardzo interdyscyplinarnie łączyć te wszystkie e, elementy bycia przedsiębiorcą, i to się była taka. Mm, I przedsiębiorcą dobra i życia. specjalistą równocześnie, nie? Tak, tak, tak. Bo Ty też byłeś produktem trochę, który był sprzedawany? No, no zdecydowanie, no, jakby z uwagi na to, że już kilka lat byłem w branży i w tam konferencjach występowałem, przeszkoliłem. No, to najpierw o, nasi potencjalni klienci ufali mnie, a dopiero później firmie. I to był, to był też ciekawy element, jak przełożyć zaufanie do lidera na firmę. Jak bo to ja, ja nigdy nie chciałem być liderem, który wiesz, jest one man, one man army, jest no to, twarzą firmy. A zatrzymujesz skalowanie na kilkunastu osobach i koniec, tak? No, albo jest bardzo groźnie, no bo firma jest uzależniona od lidera, który jest jej twarzą i wszędzie nią świeci, chodzi na dziesiątki konferencji w, w roku. Nigdy na tym nie zależało ty jak to zmieniłeś? Ja zawsze wiedziałem, że mnie bardziej kręci jednak faza budowania tego biznesu, a wystąpienie jest przy okazji dzielenie się mhm. wiedzą. Ja robiłem tak, że jak już mieliśmy kilkanaście osób, to był ten moment, kiedy przestałem być specjalistą. Jak zgłaszali się na przykład po jakimś wystąpieniu, albo jeszcze z jakichś relacji do mnie potencjalni partnerzy i klienci, to ja po prostu uczciwie przyznawałem, że ja już jestem słabym specjalistą, w sensie, że zatrudniamy w firmie dużo mocniejszych ludzi. To już był też ten level, kiedy jak zaczynaliśmy, to ja mogłem robić prawie wszystko, nie? w sensie ustawić kampanię w programatiku, w, w Google i zamówić powierzchnię reklamową bezpośrednio z wydawcami. A też był ten moment, że to się tak skomplikowało, że trzeba było mieć człowieka osobno od każdej z tych, z tych rzeczy. Więc ja po prostu robiłem to tak, że Budowałem zaufanie do swojego zespołu, wskazując na ich kompetencje, które, uczciwie rzecz biorąc, były już znacznie wyższe od moich. I czy był taki moment, w którym poczułeś, że ta firma już bez ciebie sobie poradzi? Tak. Kiedy to było? Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania, opracowany przez zespół Cambly, pozwoli ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie, uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambridge dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. To był moment, kiedy po moim ślubie wyjechałem w podróż poślubną. Dlatego, że to był pierwszy moment, kiedy pojechałem. na. Nie było mi blisko 3 tygodnie. No I obiecałem sobie i mojej małżonce, że jakby nie będę dotykał, nie biorę laptopa i przez nie, 3 będę, tygodnie. nie będę dotykał niczego przez 3 tygodnie. Bez ekranów? Zresztą znaczy, no telefon mieliśmy, nie? ale mhm. jakby zero pracy operacyjnej, nie wzięliśmy laptopa i tak dalej. Był oczywiście telefon alarmowy. I, I powiedziałem właśnie. Zmianiu? Powiedziałem liderowi, że jak coś się będzie strasznego działo, to proszę wykonaj połączenie. Nie? E, i, I wiesz co, ja się przygotowałem do tego urlopu pół roku, e, żeby to wszystko działało tak, żeby w, w trakcie się nic nie wydarzyło. I pamiętam, że e, na tym urlopie miałem naprawdę taki efekt, że nic się nie działo, ale ja z tyłu głowy miałem, Jezu, mija tydzień, mija drugi, nie to dzwonią. Mi w sumie nie dzwonią, nie? Przecież znam naszą branżę, nie wierzę, ja nie wierzę, że tam się nic nie wydarzyło, więc... Zobaczmy, czy telefon naładowany, tak, tak? Tak, tak, więc albo jakimś cudem nic się nie wydarzyło, ale co jest niemożliwe, albo już jest tak źle, że boją się do mnie zadzwonić e, i mi powiedzieć, więc wykonałem sam telefon, zomałem się, wykonałem sam telefon... Ale zapytałem tylko, powiedz mi jakby, czy wszystko jest OK. Jak usłyszałem, że nie, no, nie ma się, jakby urlopu radzimy sobie, wszystko jest OK, tak by mi kamień z serca i mogłem kontynuować urlop. I ta druga część urlopu po telefonie była lżejsza? Tak, 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 była dużo Czyli miałeś taki syndrom, syndrom odstawienia trochę, nie? Miałem, miałem wiesz, ja wcześniej przez kilka lat, nawet jak jeździłem na urlopy, to one nie były długie i były w dużej mierze z laptopem, nie? Więc... Ty jesteś pracoholikiem? No, myślę, że zdecydowanie byłem i tak... A już nie jesteś? Chyba nie. To, to ile pracowałeś w tych najbardziej szalonych czasach? Wiesz, co? no Pracowałem. Skończył tylko ten motek z tym urlopem, bo pamiętam to, to, to fajne uczucie, że gdy wróciłem z tego urlopu i zebrałem team i opowiadali mi i patrzyłem, co się działo, jak sobie z tym poradzili, to okazało się, że rzeczywiście działo się dużo, ale to było takie bardzo ambiwalentne, ale chyba najpiękniejsze uczucie w moim życiu, gdy czułem się dumny i niepotrzebny jednocześnie. Czyli, że tam się mm -hmm. działo, ale oni mnie nie potrzebowali, bo oni sobie doskonale poradzili z rozwiązaniem e, tych rzeczy. I to był w... – Dumny rozumiem, a ten brak bycia potrzebnym, no jak, wiesz, na ciebie, no bo, jak na ciebie na za... No bo nagle się okazało, że, zaczęło... że, że, że wydawało mi się, że ja, y, wiesz, jakby bez mnie to, 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 to nie ma szansy chodzić. Okazało się, że jednak może i to, to całkiem dobrze. Nie, ale to było połączone raczej jakby z, z poczuciem takiej ulgi i tego, że to jest ten fajny moment, kiedy ja mogę zacząć pracować nad firmą, a nie w firmie mhm. i nad tymi rzeczami strategicznymi. A no to jest niesamowite, jak przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, jak to działa i zacząć tak działać. Tak, no mi, mi to chwilę zajęło, I ale ten teraz... ten drugi urlop był tym momentem, który to rozpoczął. Tak. Znaczy ja wcześniej zamiast sobie sprawę z tego, że powinienem więcej pracować nad firmą, nad jej rozwojem, nad strategią, nad strukturą, nad procesami, nad takimi statycznymi partnerstwami i tak dalej. Na no, rozwojem siebie też jako menedżera i przedsiębiorcy. No ale to był ten moment, który spowodował, że jakby ten przeskok był szybszy i ja już wiedziałem, że to już jest ten moment, kiedy już nie muszę faktycznie tej operacyjnej części... A czym różni się yy, praca tak nad firmą od pracy w firmie według Ciebie? Zresztą to jest y, świetne rozróżnienie, zresztą bardzo szeroko mówione w książce mit przedsiębiorczości, y, którą polecam każdemu specjaliście, któremu się wydarzy, że chce być przedsiębiorcą, mm -hmm. bo często się wydaje. Praca w firmie polega na tym, że jesteś w niej faktycznie w procesach operacyjnych, często wykonujesz pracę specjalistyczną. Mm -hmm. A praca nad firmą to praca nad strukturą, nad organizacją, nad tworem, po to, żeby on był lepszy, żeby go udoskonalać, żeby wszystkie rzeczy operacyjne w firmie Działały lepiej. A niekoniecznie w ogóle znasz się na operacjach? A niekoniecznie e, znasz się na, na operacjach. Fajnie, jak, jakby rozumiesz, jak one działają i, i analizujesz ich wyniki, i potrafisz usprawniać, albo dobierać ludzi, którzy to zrobią, no bo to też w pewnym momencie nie jesteś w stanie robić tego sam. Ale im szybciej moim zdaniem przedsiębiorca wyjdzie z wytwarzania e, usługi, którą sprzedaje, e, czy produktu, tym lepiej potencjalnie dla organizacji. Tylko on musi tego chcieć, bo wiele osób znam takich, którym to odbiera wtedy fan, bo im największy mhm. fan dawałoby bycie ekspertem, a nie fan zbudowania organizacji, gdzie wtedy już na bycie ekspertem to, to może nie starczyć czasu. Mhm. To wrócę do tego pracoholizmu, bo powiedziałeś coś bardzo ciekawego, że byłeś, ale już nie jesteś. To jest Ta. takie bardzo świadome to, co powiedziałeś. co to, 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 to się wydarzyło? Wiesz co, ja miałem... I z, z jak czarnej... Um... Matni, nie używając słowa na D, musiałeś wyjść. Ostatnio rozmawialiśmy o tym z jednym znajomych, ze znajomych na konferencji w tym tygodniu, on mi wysłał taki wykres wypalenia zawodowego, gdzie było 12 etapów, i dopiero sobie wtedy zdałem sprawę, że to ja byłem na 11. No i to już był A taki... 12 to już szpital, jak rozumiem. Tak? 12 to już tak, to już jakby załamanie i potrzebujesz opieku, opieki specjalistów. Zresztą no ja. Zawsze pracowałem bardzo dużo. To bez różnicy, czy na etacie, czy u mm -hmm. siebie. i To było po... mówisz, że, że przygotowując się do studiów, też dużo pracowałem. Tak? Też. No ja, ja na nas znowu to samo. Ja nie byłem niestety systematyczny, ale jak już przychodziło, o, co do czego, to jakby nie mogłem się poddać i faktycznie siedziałem i po nocy działałem. Mm. I zawsze pracowałem bardzo dużo, po kilkanaście y godzin dziennie. Y I dwa razy uderzyłem zdrowotnie o ścianę. Raz. Jeszcze jak nie miałem firmy, drugi raz jak już miałem firmę i mam na myśli. Mieście... Z powodu pracy? No tak, tak, z powodu przepracowania. Wiesz, bo to był taki moment, kiedy ja pracowałem bardzo dużo, spałem mało i pamiętam, że zaczęły mi się problemy ze stresem, z, z bezsennością, ale też z jedzeniem. Nie miałem apetytu. No i yy, szczyt, już wszystkiego, który doprowadził do tego, że znam, że trzeba się ogarnąć, to był moment, kiedy ja siedziałem o drugiej w nocy w biurze, poprawiałem jakąś ofertę. I zdałem sobie sprawę z tego, że po pierwsze to bez sensu, bo na drugi dzień mam pociąg do Warszawy, a po drugie, ja siedzę i robię coś, co powinienem zrobić w półtorej godziny to maks, a ja czwartym godzinę to rzeźbie. Bo jesteś tak zmęczony. Bo Jestem tak zmęczony. Mhm. Albo już nawet w ciągu dnia. No, było tak, że na maile odpowiadałem zdecydowanie cztery razy dłużej niż normalnie bym odpowiedział, i zdałem sobie sprawę, że trochę już powiedziałbym, e, ta kreatywność, skupienie czy funkcje kognitywne no nie działają tak jak. Tak jak powinny. I to był taki moment, akurat jak, jak, jak trochę u, taką przysłowiową ścianę uderzyłem, to to był taki moment, moim zdaniem, zdrowego otrzeźwienia, bo do tej pory ja bardzo usprawiedliwiałem ten swój pracocholizm, no bo wiesz, to jest tak, że ta chwila była, myślę, potrzebna, dlatego że mamy także, i ja tak robiłem, że bardzo usprawiedliwiamy pracocholizm. Czyli to jest takie uzależnienie. Ale wydaje ci się, że zdrowe. Czasami nawet nobilitujemy, nie? Tak, no bo ja dokładnie tak robiłem, no bo wiesz, no przecież kurczę, nie? W sensie nie mam nałogów, nie piję, nie chodzę na imprezy, no siedzę, pracuję nad moją firmą, nie? No to, to chyba. Też jest to chyba zdrowa rzecz, nie? Że jakby siedzę i w nocy i w nocy to robię i, i walczę z tematem, ale no to nie było zdrowe. nie? Jakby zdecydowanie to, to, to nie jest zdrowe podejście. I jak mm, ja miałem już ten moment yy, gorszy, to tak sobie siadłem i myślałem, mówię, kurde. Ja jestem już totalnie przepracowany, mój organizm odmawia posłuszeństwa, a jestem dopiero tu, a moje ambicje i cele są tu. Nie? To jakby jak przeskoczyć ten gap, no bo zwiększanie mm, ilości jednostek czasu mojej pracy to, to na pewno nie jest droga, bo ja już jakby to e, wyeksploatowałem do, e, do maksimum, więc coś trzeba z tym robić. No i to jest taki etap, który zaczyna u mnie kilkuletnią, o, mocną podróż na mm, pracę nad zdrowymi nawykami i nad zarządzaniem swoim czasem, produktywnością i tak dalej. Co zrobiłeś? Mm, proces yy, długi, ale... Słucha Ciebie w tej chwili przedsiębiorca, który właśnie zasuwa. Co, jak ten proces zadziałał dla Ciebie? Nie jak on czy ona mm -hmm. ma to zrobić, tylko jak on zadziałał dla Ciebie? Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że to nie jest to normalne w sensie i da się uzyskiwać y, dobre efekty nie pracując tak długo. Mhm. Tylko jesteśmy, czasami nawet lepsze. Czasami nawet lepsze. Tylko jesteśmy mega obarczeni złymi nawykami. Y, mhm. I tak jakby dając konkretne rzeczy, powiedzmy, do których doszedłem, no bo to był proces jakby, wielu książek, podcastów, rozmów z ekspertami i testów na, na sobie, ale zobacz w jakim środowisku o, żyliśmy. A czasem dalej żyjemy, bo myśli biurawe środowisko, że rytm dnia mamy taki, że zaczynamy od kawy. Później jakieś pogaduchy, maile, bieżąca wypraca, przychodzi lunch, jemy lunch, no po lunchu jesteśmy zmęczeni, ale może jeszcze jakieś spotkanie zrobimy i zabieram się realnie za pracę o godzinie 16, 18 albo weekend. Zapytajcie ludzi u siebie w firmie, kiedy i gdzie pracują nad bardzo trudnym zadaniem, które mają do wykonania, mhm. analiza, raport i tak dalej. I większość Wam odpowie, że wieczorem, jak już nie ma nikogo w biurze, albo jak mają spokój w domu e, albo weekend. No i to jest toksyczna sytuacja, bo zebrałem się to w momencie, kiedy zużyliśmy całą naszą energię e, i fokus na rzeczy trywialne, totalnie nie wymagające takiego levelu skupienia. Więc samo odwrócenie tego, że faktycznie rano robię sobie sesję deep worku i takiej pracy nad jakimś konkretnym, grubym, strategicznie istotnym. Problemem, to też też ważne. No to ja robię to dużo, dużo szybciej, i dużo krócej, a na drugą część dnia zostawiam sobie, wiesz, jakby spotkania, maile i tak dalej. Ja na przykład nie umawiam spotkań przed godziną 13, mhm. żeby zawsze ten początek dnia był zarezerwowany do na czas. 13 jest czas dla ciebie. Tak, jest zarezerwowany czas na. Kiedy masz największą kognitywną energię i, i moc, tak? tak. Ale okay. druga sprawa to zmuszenie się, żeby faktycznie zająć się rzeczą, która jest duża, strategicznie istotna i mogłaby przeleżeć w backlogu jeszcze dwa miesiące i w sumie nic by się nie stało. Czyli zjedz tą żabę, jak to się tak, mówi. Tak, i zjedz tą rana. żabę na początku, ale jak zrobisz to tu i teraz. To wszystko inne się poprawi. I, i zauważyłem, że. Yy, Dlaczego wszystko inne się poprawi? No bo bardzo często jest tak, że jak zrobisz jedną rzecz, to yy, ważną, dużą, to wszystkie inne będą miały mniejsze znaczenie, albo nadasz pędowi, yy, który spowoduje, że wszystkie te pomniejsze zadania, które ci się wydawały, są istotne, przestaną być istotne. Albo bardzo szybko je też zrobisz też. Tak, tak albo bardzo szybko je mhm. zrobisz. Jakiś taki konkretny przykład. Pracujesz nad promocją swojej firmy. Mógłbyś napisać e, 32 artykuły jakby i publikować tak przez długi czas, a może uda ci się wydać raport e, jeden i zrobić jedną rzecz, ale którą pobierze 10 razy tyle ludzi, którzy będzie dużo, który będzie dużo bardziej unikalną formą. Mhm. I teraz zamiast iść na łatwiznę i robić te kolejne mniejsze rzeczy, albo odpisać na kolejne tony maili, zrób jedną rzecz, która to zmieni. Okay. E, zautomatyzuj, wdróż nowy proces, mhm. opracuj nowy szablon, nową formatkę, wszystko inne później będzie. Łatwiejsze? Ja, ja mam taką zasadę, która dla mnie bardzo dobrze działa. Jeżeli coś w przyszłości oszczędzi mi czas, chociażby automatyzacja czy wydelegowanie dobre, to jestem gotów zainwestować bardzo dużo czasu w to i energii, czyli jeżeli jest nowa apka, która mi coś ułatwi, to ja ją zainstaluję, nauczę się jej wdrożę i ona mi odda, nie wiem, godzinę w tygodniu na przykład, bomba. To jest bardzo dobra zasada. Czyli dobrze. w pewnym sensie inwestujesz czas, żeby go w przyszłości odzyskać. Tak. A to jest najcenniejszy zasób, którego jakby nie jesteś w stanie później multiplikować. Tak, można zarobić, nie? A, a, a czasu tak. już nie da się powiększyć. Ja od Michała Szafrańskiego, jak ty był, chyba nawet z jednego z blogów, nauczyłem się jednej bardzo fajnej rzeczy: że ja wyceniłem swoją godzinę pracy. Tak abstrakcyjnie wyceniłem ją na 1000 euro. Mhm. Wszystko poniżej tego należy wydelegować, zakupić, zrobić. Wszystko powyżej tego powinieneś zrobić sam. Przeprowadzałem y, dokładnie ten sam. Y, eksperyment. To, 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 jest, to nie ma znaczenia, na ile wycenisz tą godzinę. Chodzi o to, że, że trzeba to zrobić i, i wtedy jest łatwiej. Tak. To, to jest świetne ćwiczenie, nawet nie chodzi o to, żebyś powiedziałbym, tą godzinę w koniec końców skutecznie był w stanie monetyzować, tylko żebyś zdał sobie sprawę, ile twój czas jest warty. Mhm. I z czego powinieneś zrezygnować? Albo bardzo świadomie wiedzieć, że ok, pociągnę to 3 godziny, to będzie mnie kosztowało pięć tysięcy na przykład. Nie <grym> ja miałem taką sytuację ostatnio, bo w jednej z firm taksówkowych ktoś tam za wschodniej granicy, chyba dalej niż Ukraina, przyjechał, wziął kogoś innego, skasował. Ja siedziałem 15 minut, próbując złożyć. Mhm. Y no, zażalenie, no, apka była tak skonstruowana, że się nie dało. To było 14 zł i 50 groszy, nie? I w momencie stwierdziłem, że dobra, nieważne. Nie, nie, nie. Jest taki pewien poziom wkurzenia z powodu tej sytuacji, ale całe ten siedzenie w tym nie miało sensu. To prawda, warto to zrozumieć. Ja miałem kiedyś taką ciekawą rozmowę z jednym z organizatorów konferencji. Okej. Okay. Który narzekał, że przychodzą do niego ludzie i narzekają, że podniósł ceny i konferencja jest za droga. A ta konferencja kosztowała naprawdę kilkaset złotych. I ja tak mówię, wiesz co? Tylko dla mnie zdecydowanie i to kilkukrotnie więcej jest warte to, że ja wytnę dzień pracy swój i czterech moich ludzi z zespołu, których biorę na tę konferencję, niż to 800 złotych, które zapłacimy za uczestnictwo. nie? Przecież, tak mm -hmm. by nas, w sumie, udział w tej konferencji, już pewnie 10 tysięcy, jakby podliczyć ilość osób, które wzięliśmy. I to nie są bilety, nie? to jest czas, który, po pierwsze, te osoby mogłyby monetyzować, a ja bym mógł zainwestować w, mhm. w coś innego. To jest realny koszt, więc jakby no, oglądanie się Ale inwestujesz w to... rozwój, dzięki temu będziesz mógł później prawdopodobnie tak, lepiej znaczy, obsługiwać klientów, Tylko nie? to jest najlepszy weryfikator tego, czy to jest dla mnie wartościowy event, czy nie. Nie to, ile kosztują, wiesz, te wejściówki, czy one kosztowały 200 zł mniej, czy więcej. Tylko to, że byłem w stanie wziąć cztery osoby zespołu i siebie i dzień poświęcić na bycie tam, bo wiedziałem, że to nam jest potrzebne, i wiedziałem, że to będzie dla nas um, korzystne. No bo miało być o projektowaniu życia, a dwóch przedsiębiorców gada o oszczędzaniu czasu. To z, <grym <grym z, <grym ważna <grym> rzecz, jedna z najważniejszych. Myślę, że o tym spuentować na koniec jeszcze tak, raz. Tak, czy... to trzeba będzie. No bo czasu, nie da, czasu nie da się pomnożyć. E jak duże jest w tej chwili jadłkuki? 50 osób. E pomagamy około 100 markom e w skali roku na 12 rynkach. Mhm. Jak duże obroty macie? 14 milionów złotych y, obrotu o, i mhm. pewnie zapytasz o EBITDA. Y, Jak powiesz, to dajesz. Nie wiesz co teraz tak naprawdę staram się nie generować, tylko reinwestować, bo to też była dla mnie y, cenna nauczka, ale jest jedna do wyjścia złotych takiego zysku operacyjnego. Mhm. Ale większość kasy inwestowałeś. Tak, w, 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 w tym roku też zdecydowanie, tak. Dobrze. Um, ile czasu Ci za, zajmuje zarządzanie firmą w tej chwili? Y, to jest taki cudowny moment, że coraz mniej a niedługo wcale. Czyli jakby... Przedajesz firmę? Doszedłem do tego momentu, do budowania autonomii organizacji trwało bardzo długo i faktycznie proces a. przekazywania wszystkich rzeczy, którymi się zajmowałem do naszego leadershipu i jestem teraz w takim fajnym momencie projektowania swojego życia, że pewnie jak się nasza rozmowa ukaże, to już przekażę jakby już całość władzy i obowiązków naszym liderom. I e, mojemu wspólnikowi, obecnemu dyrektorowi operacyjnemu. E, I ja już wychodzę całkowicie z zarządzania i z operacyjnego zaangażowania, pozostając e, w radzie nadzorczej tylko i szukając tam okazji inwestycyjnych. E. Czy jakiś biznes development będziesz robił, tak? Czy też inwestycyjny development? Tak, zresztą no, ja zrozumiałem bardzo mocno, że jak rozwijaliśmy Atkuki, które jest agencją digitalową, marketingową, chociaż teraz pracuję bardziej jako partner, do którego outsourcujesz na godziny dział marketingu mm -hmm. o, i masz taki świetny miks kompetencji, jakich zawsze potrzebowałeś, a trudno połączyć w jednej osobie. E, no ale jednak to jest firma usługowa. E, I pamiętam, że jak e, e, chciano nas kupić, czy w nas zainwestować, to ja sobie zdałem sprawę po pierwsze, że ewaluacje firm usługowych są słabe, mm -hmm. a e, po drugie, że w tym naszym biznesie największą wartość daje nie to, że my będziemy mieli Kolejnego klienta, robili 42 SEO, mieli coraz więcej ludzi, bo wręcz wraz ze wzrostem skali ta ilość problemów się komplikuje, a ten wzrost jest jakby cały czas okupiony tą samą ilością pracy. Ja sobie znam sprawę, że dużo większą wartość daje to. Jaką wartość my wnosimy firmom, dla których pracujemy. Wartość, którą dostarczacie, jest dużo większa niż te godziny, które są opłacalne. Tak, jest dużo więcej warta niż realnie to, mm -hmm. ile jakby my, my, my bierzemy za, za te godziny pracy. Więc nasza ścieżka rozwoju jest taka, żeby nie skalować firmy w nieskończoność, tylko żeby teraz inwestować w podmioty, które wiemy, jak wyskalować, używając marketingu. Okej. Okay. I ja też widzę, że to Zostajecie jest dla mnie się bardzo. Tak, właścicielami firm za to, że tak. potraficie je rozwinąć. Tak. No i a z drugiej I to strony. Jest, to jest, yy, Krótkoterminowo to zżera koszty, bo nie masz cashflowu na, na tak. ludzi, ale długoterminowo dla ciebie jako współwłaściciela spółki generuje olbrzymią wartość. No, masz szansę wygenerować wielokrotnie większą wartość niż próby monetyzacji yy, tych usług okay. w modelu godzinowym. Oczywiście, o ile to się zrobi dobrze i o ile ten yy, biznes się uda. Yy, no ale też zobacz, w jakiej roli bardzo partnerskiej występujemy wtedy. Yy, bo. Na rynku jest taki. A czemu właściciele biznesów chcieliby Wam oddać udziały za to, że zrobicie za ten biznes większym? Już mówię. Wiesz co, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo jestem po kilkunastu rozmowach i dwie inwestycje mamy zrealizowane w tym modelu. I okazuje się, że jesteśmy bardzo preferowany przez to inwestorem, bo inwestycje to się dopiero uczę, i tu, tu mhm. pełni pokory jeszcze dużo rzeczy muszę odrobić. Ale wiesz, no my przychodzimy i mówimy: damy Wam nie tylko tiket finansowy, ale damy Wam tiket finansowy i dodatkowo razy trzy wartość usług marketingowych i my pomożemy wam to wyskalować. My ubrudzimy sobie ręce, my wiemy, co zrobić, żeby ta firma urosła, bo już to robiliśmy. Mm -hmm. I często to są właśnie e-commerce, często to są firmy, które ch e chcą zaistnieć w internecie i ta obecność w świecie jest dla nich ważna. My znamy się na tym marketingu, ściągamy im z głowy budowanie tego in-house albo kontrolowanie agencji zewnętrznych, a jednocześnie wszyscy gramy do tej bramki, mamy wspólny cel, no bo mm -hmm. nie zależy nam na tym, żeby jak najwięcej sprzedawać usług marketingowych, tylko żeby one były skuteczne, bo jak nie dadzą wartości, ten biznes nie urośnie, to nikt z nas nie wygra. Więc I to jest to, to, czym chcesz się zająć w momencie, jak operacyjnie wyjdziesz ze spółki. Tak. I, i to jest taka rzecz, nad którą jak myślałem, to, to jest rzecz, która może dać wartość, ale też, która mi może sprawić mnóstwo frajdy, bo ja zdecydowanie... Hmm, czynnikiem u mnie motywującym numer jeden, i, i, i to wychodzi z obserwacji wszystkich badaniach hmm, HR-owych, Harrison Assessment i tak dalej, które robiliśmy, że ja mam potrzebę wyzwań jako najsilniejszy czynnik mnie motywujący. Jakby. Czyli jak firma, która działa operacyjnie dobrze i tak dalej, jest dla ciebie nudna? Ja trochę wtedy wiednę, w sensie trochę mi brakuje. A jeszcze e, lepiej, wiedniesz. Ja trochę tak, i miałem takie momenty, kiedy po prostu w AdQuickie było wszystko dobrze, i pamiętam, że przychodziłem do domu i magna, coś się stało, coś tak. Nie wiesz, tylko, no właśnie tak, nic się nie stało, tylko tak, tak nie wiem. Może byśmy jakiś, zrobili jakiś projekt, może byśmy otworzyli jakby filię w Stanach i tak może dalej. Możecie granat rzucić, tak? I no, jak się <laughs> pojawia kryzys, to wtedy dostaje energii. <laughs> też dłużej, to prawda. I, więc ja już wiem, że mnie ta wiesz, jakby potrzeba wyzwań, odkrywania i rozkręcania czegoś nowego to jest coś, co ja najbardziej chyba w, w, w biznesie lubię. A jednocześnie właśnie Kacper, mój wspólnik, dyrektor pracy, który mnie zastąpi. On jest moim antagonistą. Moje top 5 talentów w Galupie u niego są w ostatniej dziesiątce z 30 to, to, to i odwrotnie. To jest genialne, nie? I to jest genialne. wartości macie takie same. To jest... Wartości mamy te same. jakby no, Znamy się już e, bardzo dobrze e, i, jakby, i przyjaźnimy, cenimy swoje kompetencje. E, więc to jest idealne, bo skoro ja jestem przekonany, że Kacper będzie lepszym liderem niż ja na tą misję w organizacji, którą mamy bo nie się lepszy w dokręcaniu śrubek, w optymalizacji procesów, w takim szlifowaniu, a ja potrzebuję kolejnego big hairy goal, żeby, żeby tam biec, więc jakby ten moment, kiedy ja nam szukam okazji, gdzie możemy zainwestować, ja mogę pomóc tym spółkom też doradczo, ale możemy je wyskalować marketingowo, no to jest też ten model, który, który mnie bardzo inspiruje i myślę, że jakby no daje wartość obu stronom. Mhm. A jak znajdujesz takie spółki? Czy to na razie jakoś konsekwentnie nie szukałem? Po prostu mówiłem, że oglądam się za takim modelem i kilkanaście w ten sposób do nas trafiło. Myślę, że jak zaczniemy o tym mówić głośniej, to pewnie będzie się więcej zgłaszać tych spółek. Mhm. Tylko to chyba nie jest problem w ilości, no. problem jest w jakości. W jakości no bo... to, to było moje kolejne pytanie, to jak wybierasz z tych kilkunastu te, te dwie? Jak, jak, jakie masz kryteria na dobór tych spółek, z którymi chcesz współpracować? Mhm. Co, no mam y, ustalone takie y, kryteria, że po pierwsze, to y, muszą być spółki nie w fazie pomysłu, mhm. tylko już działające, które potrzebują wyskalowania. Mhm. Po drugie, dla których internet jest naturalnym środowiskiem albo rzeczą krytyczną do tego, żeby nie rośli, mhm. bo robią sprzedaż w internecie albo generują zapytania przez internet. No bo mhm. na tym się z nami, mam ten komponent tego, że my im powiemy, jak to zrobić, żeby urosnąć razy X y, w internecie. To na razie są w większości spółki B2C. Bo na mhm. tych też się, też się najbardziej e, znamy. E, mamy taki też profil e, klienta e, Changer Brands, który zakłada, że to powinny być spółki, które chcą zostać liderem branży i trochę zmienić paradygmat e, w tej branży. Mhm. Przy okazji mieć pozytywny wpływ. Czyli to są często spółki z sektora zielonej energii, z zrównoważonego rozwoju albo takiej faktycznie zmiany, e, która usprawni mocno kategorię, taką już zaś nie działa, bo tam jest też szansa na faktycznie taki multiplikowany. Duży wzrost. No i jakby tam jakieś też tikiety założone, finansowe, pod kątem CapTable też udziałowe, bo nie chcemy być jakby ani zbyt małym, ani zbyt dużym mhm. akcjonariuszem, żeby już operacyjnego biznesu nie brać sobie na głowę, albo w niektórych tematach, żeby było miejsce dla innych inwestorów, żeby faktycznie tego biznesu nie I to jest rozdłaczać. powód, dla którego operacyjnie wychodzisz z firmy? Jako nowe wyzwanie dla ciebie? to chyba był naturalny proces ewolucji, okay. bo ja od początku staram... Naturalny bym... dla ciebie? Tak, tak. No ale trochę jako jakby founder możesz i, i, i przekładać jakby swój model i, i budować tą wizję do tego, gdzie się, jako organizacja. Chociaż to też jest ciekawe, bo my jakby wizję pięcioletnią rozwoju AdCookie skonstruowaliśmy w 12 osób na warsztatach. Celowo, nie, nie zrobił tego zarząd. I teraz mamy do tego plany taktyczne, roczne i kwartalne. I trzymasz się tego planu? I znaczy, jakby wiesz, co, tego pięcioletniego tak. A te taktyczne, jasne, że rewidujemy, zmieniamy i często zaczynamy rok z założeniami, a kończymy zupełnie innymi, bo potem trzeba się dostosować do zmieniających się realiów. Mhm. Mm, więc jasne, że często tak jest. Yy, ale tak, to, to, było takie, to już było takie dojrzewanie i świadome projektowanie mojej ścieżki stosownie do tego, gdzie czuję, że dam wartość, ale też do tego, co sprawi mi yy, dużą satysfakcję. Bo. Ja mam taką obserwację i często jest tak, że wiesz, nie mówi się o tym, że jest trudno w prowadzeniu biznesu i tak dalej, że są te gorsze momenty, bo nagłówki są zawsze e, świetne i zielone, a jednocześnie każdy w życiu, jak przedsiębiorca, dokładnie zna te, te cienie. I ja mam teraz e, wiesz, taki, m, takie przemyślenie, że jak będziesz grał w grę, która jest ambitna, to tam zawsze będzie ciężko nie? i zawsze będą problemy. Mhm. E, i, I chodzi o to, żeby wybrać taką grę, w którą jak grasz, to pokonywanie tych problemów ma dla ciebie sens. Eee, I cię rozwija. Czyli chodzi o to, żebyś wybrał rozwija, grę. W... a nie zabija. Chodzi o to, jak... żebyś wybrał grę, w którą chcesz grasz, nawet gdy jest trudno. Eee, okay. I I bo wtedy wiesz, po co grasz i wiesz, w jaką, w jaką grę grasz. I, I ja mam wrażenie, że to jest ta ścieżka, którą, którą wybrałem, która pozwoli mi no, gdzieś tam właśnie dostarczyć sobie tych inspiracji i wiedzieć. Po co ja to robię, i, i że jest jakiś większy element układanki, nawet jak po drodze bywa bardzo, bardzo trudno. Jesteś przedsiębiorcą, który się rozwija. Mówię, że chociaż na konferencje dalej. Jak się uczysz, żeby. Skąd czerpiesz wiedzę, żeby właśnie takie, wiesz, ze specjalisty stać się liderem, a z lidera stać się współwłaścicielem? Ja w ogóle bardzo e, lubię się uczyć, ale faktycznie co dwa lata się zaskakuję, ile rzeczy nie wiedziałem. E, gdy wydaje mi się, że już... Że, czego ostatnio że, nie wiedziałem? Że już dużo się nauczyłem. No wiesz to ostatnio właśnie dużo o tych inwestycjach się uczę. Mm -hmm. I dużo o procesie mm, przekazywania władzy w spółce, czy tak rozmawialiśmy, jakby jak, jak nazywać sukcesją, exitem, czy w jakiś inny sposób, mm -hmm. ale jakby to, to było dla mnie też bardzo istotne. Ale e, ja mam taki schemat, jak potrzebowałem się uczyć w firmie, który mi fajnie e, zadziałał. Że jeżeli brałem się za dany obszar, na przykład ułożenie procesu um, sprzedaży. To czytam dwie, trzy książki na ten temat, żeby rozeznać mniej więcej. Słucham w międzyczasie sporo podcastów yy, i sporo artykułów. Później spisuję sobie przemyślenia na ten temat, jak ja bym to zrobił, jakbym to ułożył w naszym przypadku. I staram się umówić dwie konsultacje z najmądrzejszymi ludźmi, jakich znam w tym temacie. Czyli płacisz za ich wiedzę i czas, tak. żeby przyspieszyć swój proces uczenia się. Tak, tak, tak. I żeby, skonsolidować. Żeby to, co... zderzyć z nimi to, co wymyśliłem, mm -hmm. i to moją wiedzę teoretyczną, czy to ma sens, a jednocześnie nie robię tego od razu. To, no bo nie chcę tracić ich godzin yy, i swojego czasu na tłumaczenie mi podstaw, nie, więc te... Czyli yy, podstawy uczysz się sam, książki, podcasty. Mm -hmm. Robisz plan pierwszy, jakbyś chciał tak. to zrobić, ale zanim go wdrożysz, odbijasz go od mądrych ludzi. Zderzam z ekspertami, tak. Okay. Yy, później wdrażam, sprawdzam, jak działa, jeżeli potrafię yy, yy, robić kolejne iteracje i poprawiać, to to robię, jeżeli nie, no to mam tych dwóch ekspertów, z którymi rozmawiałem, do których mogę pójść po kwartale i powiedzieć, wiesz co, no pamiętasz, jak rozmawialiśmy, ja to wdrożyłem w tej formie, ale mam takie wnioski: coś tu nie działa, posiedźmy na tym dwie godziny, się, co w, tym, co w tym nie działa. No a druga, taka istotna kwestia co do uczenia się. No to z jednej strony mamy właśnie mnóstwo kursów, książek, szkoleń, podcastów. Ale ja po trzech latach doszedłem do wniosku, że no nic nie zastąpi rozmowy na przykład z innymi przedsiębiorcami albo mhm. z ludźmi bardzo doświadczonymi. Mhm. No tylko skąd ich wziąć. Jakby czasem na konferencji się spotkamy, to jest fajnie, ale ten kontakt jest niesystematyczny, płytki i nie, nie umożliwia jakby przepracowania dłużej danego zagadnienia. Mm -hmm. Zacząłem szukać mentorów, konsultantów i pamiętam, że zrobiłem taką szeroko zakrojoną akcję i na LinkedInie i posiadce znajomych. Wybrałem 32 osoby. Z każdą porozmawiałem, jakby co, wow. najmniej, co najmniej godzina, dwie, czasem to były dwie rozmowy albo rozmowa i lunch żeby się zorientować, w czym oni mogą mi pomóc, w jakim modelu możemy pracować i tak dalej. I z tego wybrałem dwie osoby na stałe doradztwo, trzy, cztery takie od konkretnej dziedziny, że na przykład wiedziałem, że ta osoba mi w HR pomoże, a ta mhm. do, do tej osoby wrócę, jak będziemy układać ekspansję zagraniczną i tak dalej. No i to było super, bo, bo to mi dawało bardzo dużo wiedzy i to był też ciekawy eksperyment, bo po pierwsze wszyscy bardzo chętnie chcieli rozmawiać, po drugie Zdziwiłem się, że duża część z nich nawet nie oczekuje za to wynagrodzenia. Mhm. Tylko jakby bardzo chętnie się na lunch i po prostu i oni się podzielą swoją wiedzą, która dla mnie była bezcenna. Bywały też takie rozmowy z jednym z przedsiębiorców, który wyłożył firmę, która miała dobre ponad 150 osób. I rozmowa zaczęła się od tego, że on mi powiedział, że on nie wie, jak to zrobić, ale powiem mi, jak tego nie spier, dzielić. Mhm. Jakby i opowie mi o wszystkim, co im nie wyszło. Dla mnie tam było mnóstwo, wiesz, sensownych lekcji. Czasami takich oczywistych rzeczy, których nie widzisz, nie? Tak, tak. No, na przykład jedna z jego lekcji, że zbytnio skupił się na pudrowaniu organizacji. czyli Pudru. Żeby było ludziom bardzo dobrze. Czyli, wiesz, no, na zasadzie właśnie jakby benefit optymalizacji ich drobnych procesów, wartości, kultura, która jest bardzo istotna, ale w takim rozumieniu, jak już tam podkreślamy to na gadżetach i tak dalej, to może nie do końca jest sens nad tym pracować. Odkrył się od biznesu. Okay. I przegapił ten moment, kiedy biznes, biznes, biznes przestaje iść. zaspokajać w ogóle potrzeby grupy docelowej i zaczyna się walić. To widać było pewnie już w NPS-ach i w spadku e, wartości lejka, który przychodzi. Jak on się zorientował, to już było za późno. Mm -hmm. Po prostu inercja spowodowała, że on nie był w stanie odpowiednio szybko skręcić i uratować tego biznesu. Bardzo cena mm -hmm. lekcja, że o biznes zawsze musisz dbać, bo jakiego ci zabraknie, to zabraknie ci tlenu. I nie będzie czasu naprawiać. To niczego dbanie o biznes i o klientów. Macie klientów w 12 różnych krajach. Czym się różnią potrzeby marketingowe firm z Polski od firm spoza Polski? Czy, mm -hmm. czy się czymś różnią? Mm -hmm. Bo może, może tak nie jest. Przez to ja od razu też powiem, że w dużej mierze to jest obsługa na tamtych rynkach, ale jednak firm polskich. Okay. Natomiast e, mieliśmy przyjemność pracować w, e, dla kilku klientów z zagranicy. I potrzeby są często bardzo podobne, ale specyfika rynku. Mm -hmm. Jest inna. I choć narzędzia w dużej mierze bywają te same, na zasadzie podobne systemy reklamowe i tak dalej, chyba że pójdziesz w Azję, to tam pamiętam, kiedy mieliśmy lunch aplikacji mobilnej, to było kilkadziesiąt marketów do Androida innych niż Google Play. Nie? Mm -hmm. Więc jakby bywają duże różnice, ale generalnie wszystko do zrobienia. Natomiast aspekt poznania rynku, grupy docelowej, i klienta. No to jest rzecz, która po prostu wymaga sporo, sporo czasu, a sama specyfika pracy, no to, to też kwestia różnic stref czasowych Aha. i też kwestia, ja na przykład nie spotkałem się nigdy z tym, żeby ktoś nie chciał z niej pracować, bo jesteśmy z Polski, Może żeby Polska była wiem, okay. B albo cokolwiek, to, to nie było problemem nawet dla klientów ze Stanów, natomiast różnica stref czasowych i że nie jesteśmy stąd już była. E, zwłaszcza w przypadku takich miękkich rzeczy marketingowych, jak wiesz, jakaś strategia komunikacji, na przykład social media i tak dalej, czy akord zareaguje, jak się pojawi kryzys. Czy on, I i to, jest, to jest problem, myślę, że gdybyśmy na poważnie chcieli budować ten biznes za granicą, to pomimo tego, że da się zrobić większe rzeczy zdalnie, to, to powinniśmy zbudować tam też jakby struktury, szczególnie mm -hmm. te, które zajmują się client serwisem, obsługą klienta i byciem blisko e, marki, dla której pracujemy. Jesteś członkiem EO, czyli Entrepreneur Organization. Skąd pomysł, żeby dołączyć do takiej grupy ludzi? To była. Właśnie ja jestem WIPO, ja rozumiem, że przykład był mój pomysł, ale skąd Twój? IO, czyli właśnie Enterprise Organization, e, największa na świecie organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. To był e, świetny timing, bo to był akurat zaraz po tym procesie, kiedy ja tych 32 mentorów e, mm -hmm. i przedsiębiorców szukałem, żeby BWD z nimi myśli, zacząłem szukać organizacji. Ale do IPO byliśmy jeszcze za mali. mali. Te wszystkie kluby biznesowe, gdzie tam się spotyka po to, żeby sobie coś sprzedać, mieć toną wizytówek, to, to nie było to, czego ja zupełnie szukałem. Nie? Szukałem odbicia myśli i, 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 i wiedzy z, z innymi przedsiębiorcami. No i pojawiło się EO i to była świetna rzecz. Ja dołączyłem jak Dopiero w sumie tworzyliśmy chapter i było wiemy, z 8 osób, 6, 8. 3 od samego początku. 3 od samego początku, zanim oficjalnie się chapter mm, otworzył. Teraz pewnie jest około 50. Przez dwa lata byłem yy, członkiem zarządu. Super było obserwować tę organizację, yy, ale super jest być jej częścią i wymieniać się wiedzą z innymi przedsiębiorcami, bo o, po jakimś czasie buduje się taki level zaufania, że no naprawdę. Jesteś w stanie pokazywać sobie, jak u Was działają te systemy, wymieniać się tą wiedzą w bardzo nieskrępowany sposób. No jest jeszcze instytucja, forum. Wspominałeś audycji kilka razy, jak to funkcjonuje, co miesiące na spotkania, gdzie jakby mówimy co u nas, ale też przepracowujemy często jakiś 1 dwa problemy danego uczestnika. Mogą być w ogóle zawodowe, ale mogą być i często są jakieś tam prywatne? No w i... mastermindach, które ja prowadzę, jest ciekawa rzecz, że na początku zaczyna się od biznesowych, ale tak po roku, dwóch, to więcej tematów jest osobistych. Niekoniecznie rodzinnych, dalej, ale dotyczących mnie jako osoby, mojego ego, tak. niż samego problemu czysto biznesowego. To było bardzo ciekawe, bo powiedziałeś, że jak ja to usłyszałem, usłyszałem jaka jest formuła tych spotkań, bo to też jest fajne, że ona jest, jest narzucona, więc jakby trochę formuła powoduje, że nie może ci nie wyjść to spotkanie, no bo ona cię prowadzi. Znaczy, tak. może nie wyjść, jeżeli odejdziesz od formuły. Tak, 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 ale ona ci pomaga, jakby robić to dobrze, tak, żeby było to wartościowe. I pamiętam, że jak to sobie mówię, oj, no to przecież zanim się ludzie od. to nie będziemy przerwać 90% biznesowych tematów, nie? No zupełnie odwrotnie. Naprawdę trzecie mm -hmm. już spotkanie, czwarte już wchodziły mocne tematy e, prywatne. I co znowu ciekawe, okazało się, że bardzo często i nie mają podobne doświadczenia. Czyli znów wydaje się, że jesteś wyjątkowym przedsiębiorcą, któremu zawsze wiatr wieje w, w oczy, wszystko pod górkę i tak dalej. Okazuje się, że wcale nie. I nie inni mają bardzo jakby podobne problemy w każdym z tych obszarów. No i to jest super cenne, mm -hmm. że nie mogą ci o tym powiedzieć. Mateuszu, jest taki moment w audycji za projekty i swoje życie, że zadajemy naszym gościom podobne pytania. Nawet mamy taki hashtag, trudne pytania. Wiem, że słuchasz, więc pewnie jesteś trochę przygotowany. No właśnie, jak próbowałeś się przygotować, ale uznałem finalnie, że za dużo jest rzeczy i zobaczymy, jak wyjdzie na spontanie. <laughs> Czyli mamy spontan. Odważny gość, odważny. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? I tu pytanie czy zawodową, czy prywatną? Tak. Okej. Okay. Eee, zostanie przedsiębiorcą? zawodową związanie się z moją obecną małżonką prywatną bez zdań, które z moją Nie wymienić tylko opisać. Tego Zostanie pytania. przedsiębiorcą, czyli rozpoczęcie kreowania i tego gdzie zawsze mnie gdzie zawsze mnie ciągnęło i o tym mówili, chci chcia to, to, chciałem, to spróbować bardzo chciałem spróbować sw swoich sił. No a druga rzecz i dlaczego pisanie, e, związanie się z Magną, moją e, obecną małżonką, bo to też była bardzo świadoma decyzja, gdzie ja wcześniejszy związek zakończyłem, który wydawał się idealny, albo po prostu nie czułem, że to jest to. Mhm. I uznałem znowu, że nie chcę żyć życiem, jakim mi jest wygodnie, tylko chcę poszukać tego, czego naprawdę bym chciał od życia, więc jakby zrobię coś bardzo niekomfortowego i albo się uda, albo się nie uda i poszukam partnerki, z którą chciałbym spędzić resztę życia, E, I tą partnerkę znalazłem e, już dekada leci i jest super. Teraz mamy 80. synka, i uważam, że to była bardzo ważna decyzja w życiu. Tak dla mnie, jak i z punktu widzenia wiesz, jakby ludźmi, którymi się otaczasz, nie? Mhm. Najbliższy, który cię wspiera. Mhm. No to, to jest rzecz bardzo cenna. Okej. Okay. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Zdecydowanie te wyzwania, a, gdy się pojawiają, i ja jestem w tej fazie, wymyślmy coś, opracujmy, zeszmy z rynkiem, zobaczymy. No ale okazało się że też kryzysy. Nie? Czyli, gdy jest sytuacja, która wymaga reagowania, to ja dostaję jakoś mnóstwo energii i przechodzę bardzo szybko w ten tryb e, działania. Jak teraz wygląda Twój typowy dzień? Bo już mówiłeś o tych nocnych e, sesjach i tak dalej, no ale wyleczyłeś się z pracoholizmu, zrobiłeś dużo zmian. Robisz zmiany w firmie, niedługo będziesz człowiekiem od nie tylko pracy nad firmą, ale jej rozwoju już po, spoza firmy. Jak teraz wygląda Twój typowy dzień? Do, tym razem dzień już jest zaplanowany, bo nad tymi nawykami długo pracowałem, więc pobudka 730 38. Mhm. To zależy, jak nam nasz synek ośmiomiesięczny pozwoli. Coś się, się zmieni z wiekiem. Staram się, się wykorzystać do końca, jakby moment, kiedy <laughs> jesteśmy w stanie jeszcze nie wyjść z łóżka. I, I ja też od razu powiem, że zalecam spać te 8 godzin. Ja byłem gościem, mhm. który mówił wielcy CEO, śpią po 5 godzin, trzeba wstać o 6, zrobić dwie medytacje, afirmacje, iść na siłownię i odpisać na maile. Bzdura, nie? W sensie jakby śpicie 8 godzin, jak się poczyta badania naukowe, to wychodzi, że to jednak e, ma bardzo duży sens i nie warto oszczędzać na śnie. Więc 7.38 pobudka. E, szklanka wody. Mhm. Później wystawienie się na światło słoneczne, czyli w moim przypadku spacer z psiakiem mhm. 15 minut wracam zimny prysznic. Czemu zimny? Wiesz co, dla, po pierwsze, zwiększenia odporności, mhm. ja, ja bywałem chorowity, to mi świetnie zwiększa odporność, a po drugie, no bez dwóch zdań bardzo uaktywnia cię na drugą część dnia, wiesz, wyrzut dopaminy, e, więc nie potrzebuję już kawy rano e, najczęściej bardzo dobrze zostawiasz się na dzień. Strasznie nieprzyjemny nawyk, ale strasznie pożyteczny. A, można się do tego przyzwyczaić? Nie. Znaczy, okay. Jasne, że jakby początki bywają gorsze, ale ten opór organizmu przed wejściem pod zimną wodę jest zawsze. Yy, I to jest taka ciekawa bariera, nie, no bo to się nie zabije, to nie jest za ten wysiłek, no bo po prostu musisz przekręcić yy, kurek i stanąć pod zimną wodą. A jednak ta bariera jest, yy, więc zimny prysznic, później śniadanie, i teraz bardzo staram się, żebyśmy jedli śniadania nie w pośpiechu, tylko mhm. rodzinnie. Ja, ja też słabo gotuję, ale akurat śniadania się nauczyłem robić i, i, i często ja je um, przygotowuję. No i później siadam do pracy. Później jest ten moment, kiedy z reguły um, nabydę do biura albo Magda um, przejmuje maluszka. I ja mam tą taką sesję z trzygodzinną godzinną um, diporku. Mhm. Um, no i dalej ten czas. Od powiedzmy 13-14 w górę wygląda różnie, bo czasem są wtedy właśnie jakby spotkania, kole, mm -hmm. czasem dalej praca, czasem jeżeli już czuję, że jestem po prostu wypruty po tej sesji poranej, nie mam siły, to idziemy na dłuższy spacer albo idę na siłownię poćwiczyć. No i wtedy, w zależności od tego, co się wydarzyło w środku dnia, ten wieczór właśnie albo robię sobie drugi slot jeszcze, żeby z, z godzinkę, półtorej y, popracować, albo jak pracowałem wcześniej, no to ten, ta, ta, ta druga część dnia jest bardziej już takim tematem, idźmy na długi spacer, albo mm -hmm. y, y, pójdę poćwiczyć. Y, końcówka dnia jest też, myślę, bardzo y, istotna, bo jak miałem ja te problemy ze snem i długo nad tym pracowałem, no to zawsze wieczorem staram się po pierwsze, obniży temperaturę w sypialni mm -hmm. do y, 18-19 stopni. To tak chłodno. Tak, no uwierzcie mi, zmierzcie temperaturę w sypialni, bo jak wam się wydaje, że jest zimno, to, to pewnie jest 22 stopnie, nie? Mm -hmm. e, albo 21, czyli jeszcze trochę za dużo. E, ale warto ją obniżyć, bo organizm potrzebuje obniżyć temperaturę ciała, żeby szybciej zabrać w głęboki sen, więc e, będziecie lepiej spali, jak obniżycie tą e, temperaturę. Ciężko w naszym świecie wyeliminować całkiem światło niebieskie przed e, snem, bo to nawet nie chodzi o ekrany, ale światło LEDowe, które mamy w domach, to, to samo. Więc ja mam takie nakładki na okulary, które mi blokują światło niebieskie, żeby faktycznie już ta melatonina, e, poziom melatonin sobie rósł i, i żebym lepiej zasnął. E, no i, i na sam wieczór e, staram się raczej skończyć właśnie z, z książką, e, mhm. żeby już się też wyciszać. To samo zmieniamy muzykę, u mnie muzyka mnie też wiedzie przez cały dzień i na przykład my usypiamy i nasz maluszek się tak też nauczył, że świetnie usypia przy, przy Norze Jonesa albo przy Katie Melua, nie, to są y -y -y. tak. taka spokojna muzyka. Tak, jego nuty ja wtedy już usypia. A czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Marzę o tym, żeby nauczyć się w końcu przestać angażować w nowe pomysły, które wydają mi się świetne. Ale to wynika z FOMO czy z, nie, mam z, taki tego, talent, z tego odkrywania twojego? Z tego tak? odkrywania mam taki talent, że wiesz, jakby, jakby duży entuzjazm do rzeczy, które wydają mi się sensowne i warto byłoby zrobić, tylko w pewnym momencie zawsze jest więcej dobrych pomysłów, niż jesteś w stanie zrealizować. Tak. A z tym moim wiesz, jeszcze wrodzonym, że jak już się za coś wezmę, to ja nie mogę tego zrobić po łebkach i odpuścić, no to zdarzało mi się kilka razy, że to już był moment, kiedy mogłem bardzo, powiedziałbym, świadomie panować nad swoim czasem, a zbyt dużo zobowiązań na siebie wziąłem i, i faktycznie mógłbym częściej rezygnować i odmawiać. I uczę się tego. Miałem efekt FOMO, jak odmawiałem właśnie kilku inwestycjom, gdzie mi się wydawało to bardzo sensowne. Ale najbliższe 4 miesiące chcę sobie zrobić takie, wyjeżdżamy za granicę. Ja nie chcę pracować więcej niż kilka dni w miesiącu i tak bardzo jeszcze jakby z dystansem i świadomie na to wszystko spojrzeć i doprojektować yy, tą moją ścieżkę. Czyli znowuż yy, podróż po ślubna, to jest, jest podróż po zmianie w firmie, żeby zrobić taką tak. świadomą pauzę, tak? Żeby był taki rodzinny czas, ale żeby był też dystans, wiesz? Mm -hmm. Do tego, co mi się wydaje, że chcę robić, czy ja na pewno to chcę robić i w to, jakiej formie. Bo prawdopodobnie będzie tak, że jak wrócisz, to się świeże spojrzenie na to. Tak I, i, i to też jest taki super moment, kiedy możesz się zastanowić i w zasadzie możesz się zastanawiać tak długo, jak będzie ci potrzeba, bo nie masz presji gdzie musisz się zaangażować w jakiś e, kolejny Co do formuły inwestycyjnego, to Ci mogę jednego lifehacka sprzedać, jeżeli chcesz, To dla mnie zadziałało bardzo dobrze. Jednorocznie u Ciebie Jednorocznie. Tak, to jest doskonała rada, słuchaj, i ja staram się I, i, podobnie... I po prostu wiesz, czasami patrzysz się, ale byłoby fajnie, tak. ale nie. Tak, I ja już wiem, jak że... jak jest naprawdę dobre, to często na Ciebie poczeka do następnego roku. To też jest ciekawe, tak, to prawda, że w dwóch sytuacjach tak miałem, że jakby pół roku później wróciliśmy do rozmów i w sumie nawet lepszy etap w rozwoju tej spółki był. Ale ja się staram, i, ale odczuwałem takie, że odmawiam i może ktoś się poczuje źle, że mu odmówiłem, ale w ogóle to był świetny pomysł, który może byłbym w stanie zrealizować. Mm. Ja już przestałem się martwić tym, że ktoś się poczuje źle, bo ja nie jestem w stanie wszystkich próśb, z powodu audycji tak. do mnie wpływają, e, obsłużyć nawet. Tak? Ja, to... Ktoś ostatnio powiedział, że mogłem spotkać się z wszystkimi fanami tak jeden na jeden, byłoby świetnie. Ja mówię, słuchaj, to jest 600 tysięcy osób, to jest, które to nas o, ogląda. Życia, 600 tysięcy osób nawet na godzinę. Mamy unikalnych użytkowników około 600 tysięcy, to by mi nie to starczyło tak, czasu do to końca tak. życia. To Polam emeryturę, słuchaj, gdybyś miał taką. To, nie, nie, to po prostu bez szans, bez szans, nie. nie Także, ja, się, ja się tego bardzo uczę. Jestem jakbyś świadomy, ale no, no, te dwa razy czytałem, ale bardzo się tego uczę, żeby jakby w życie. Dobra książka, to już kolejna, którą rekomendujesz. Jaką masz Supermoc? Powiedziałbym, że rozwiązywanie problemów yy, i bardzo dobre łączenie kropek. W sensie, bardzo często jest tak, że ktoś do mnie przychodzi, na przykład też jakiś inny przedsiębiorca, bo jestem teraz zaangażowany już w pięć spółek i kilku doradzam, to też się staram jakby hamować. I bardzo często jest tak, że oni do mnie przychodzą z problemem, z się zmagają przez x czasu i ja nagle wpadam na to, jak to połączyć, jak znaleźć rozwiązanie w, w godzinę. I myślę, że mam do tego, do tego jakby duży talent, że jakoś te, te, te kropki się łączą. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Mówiliśmy o IO, mówiliśmy o forum czy, i mówiliśmy o tych, tym, tym Twoim e, plemieniu doradców, 32, mm -hmm. które sobie zrobiłeś, tak? Parafrazując Widoczy. Ferisa, tak. E, czy jeszcze są jakieś metody, w, 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 gdzie budujesz te swoje wewnętrzne kręgi, niekoniecznie biznesowe, które Cię wspierają? Tak, tym, no, przede wszystkim nauczyłem się też tego, że trzeba je budować. Nie? Mm -hmm. e, Świadomie. Bo, tak, bo. Po pierwsze, my jesteśmy wpisywani w jakiś kontekst y, środowiska, ludzi, rówieśników, rodziny. Po drugie, ten kontekst ma ogromne implikacje jakby na całe nasze życie, na ścieżkę hmm. zawodową, na mindset. I, i y, y, jakby badania pokazują, że jak się obracasz wśród osób, które są na przykład aktywne fizycznie, to masz 40% mniejszą szansę, że będziesz otyły. Y, albo że będziesz ci łatwiej zrealizować Twój cel. Więc to jest ważne, żeby to świadomie w ogóle robić. I ja się staram po prostu teraz. Z jednej strony odmawiać tam, gdzie nie czuję, że to jest dla mnie, a więc pewnie dla drugiej strony wartościowe, a z drugiej strony aktywnie podtrzymywać te relacje, na których mi bardzo zależy, a na które często nie było czasu. O, mhm. Przez to, że raczej ulegałem temu, co do mnie spływa, a nieświadomie, jakby jak kierowałem tym, gdzie chcę płynąć, z kim rozmawiać, z kim budować. I teraz, na przykład, przy okazji tych inwestycji, dla mnie bardzo ważnym czynnikiem też jest to, czy tam są nie tylko zaradni przedsiębiorcy ludzie. Ale czy są mądrzejsi ode mnie, czy ja się od nich czegoś nauczę? Eee, czy będziemy siebie wzajemnie stymulować? To jest, to to jest super pokoje, istotne. w których nie jesteś tą mądrzejszą osobą. To jest dla mnie super, super mm -hmm. rozwojowe. Eee, mm -hmm. Tak, więc jakby świadome, świadome, świadome projektowanie tego, myślę, to jest to Teraz istotne. mam dla ciebie ciekawe pytanie, bo jesteś w trakcie przemiany, czy też tuż przed jej nastąpieniem. Eee, Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. To jest yy, yy, ciekawe yy, pytanie, po pierwsze chciałbym yy, już kilka tych inwestycji, o których mówimy zrealizować i to pewnie nie mm -hmm. będzie okres, kiedy one się będą dążyły ku, ku, ku Exitu, bo pewnie to będzie taki okres między 3 a 5 lat, zanim one się zamkną, ale żeby być częścią kilku naprawdę fajnych projektów, które zmieniają coś na lepsze mm -hmm. w, w swoich kategoriach, bo to mnie bardzo inspiruje, po drugie Chciałbym e, mieszkać w różnych miejscach na świecie e, i to jest nasz plan na najbliższe kilka lat, żeby e, korzystając z tego, m, że możemy m, pracować zdalnie, czy wszystko robić zdalnie, no to pomieszkać w różnych miejscach na świecie po kilka miesięcy. I po trzecie, świadomie zarządzać swoim czasem i mieć go dużo na co, na to chciałbym, na, na co chciałbym go mieć e, i na rodzinę i na swoje pasje. Żeby mm -hmm. to już nie... Czynniki zewnętrzne nigdy mi determinowały, co robię i kiedy tylko robię, tylko ty, żebym że ja tej... bardzo nad tym świadomie panował. Mocne. To ostatnie to bardzo mocne nawet. Będę kibicował. Czego nauczyła cię pandemia? Z jednej strony mnie zdziwiła faktycznie, że jakby jak jest czynnik zewnętrzny, to ludzie potrafią się bardzo szybko adaptować albo zmieniać. W dobrą i w złą stronę, bo też mm -hmm. ulegać panice, a jednocześnie później obojętnieć, mm -hmm. pomimo że sytuacja się nie poprawia, to jakoś wszystko wraca. Do normy. A mnie nauczyło tego, o czym już trochę rozmawialiśmy: że ja się kurczę dobrze czuję w kryzysach. Jak wybuchła pandemia, no to wiadomo, mieliśmy w firmie dużo pracy, a jednocześnie znajdowałem czas i energię, żeby i tam działać, i zmobilizować i siebie, i innych, a z drugiej strony pomagać charytatywnie, doradzać za darmo firmom, które mogły się dźwignąć, a nie było i stać na, na pracę z nami, mm -hmm. żeby transformowały. Ja wtedy byłem w stanie no, 12 godzin na przykład działać, ale z totalną satysfakcją, jakby energią. I, energią. I, I to mnie tego sobie nauczyło, bo to był jednak taki duży bodziec i, mm. i impuls, powiedziałbym, kryzysowej sytuacji, w której się odnaleźć. Tak, ogólnoświatowy. Tak. Nie? tak. Wszyscy, wszyscy, wszyscy przechodzili. Książka, która? A, książka, która zmieniła moje życie. Wow. A, ja bym powiedział dwie życiowo: mm -hmm. A, Soul for Happy, bo gaudat. Na... Czyli rozwiązuj w kierunku szczęścia, tak? tak Trochę jak taki po tak, dobrało. jakby jak, to, Ja to jest... tej nie znam, to muszę sobie. Książka o do tym, listy. gdzie inżynier Google próbuje znaleźć wzór na szczęście. Okay. I to jest jakby bardzo, bardzo ciekawa książka. A próbuje znaleźć wzór na szczęście po tym, jak odkrył, że mając dużo, nie jest szczęśliwy i po tym, jak mm, umiera jego syn w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Mhm. I mógłby za to obwiniać, obwiniać wszystkich naokoło. I to jest taka bardzo ważna książka życiowa, którą można przeczytać. Druga to Victor Flank, człowiek w poszukiwaniu sensu. Mhm. Um, a biznesowo um, powiedziałbym, że Scaling Up jako podręcznik jest super rzeczą, ale powiedziałbym, że bardzo nie doc Masz? Ja mam kilka wersji. Tu jest chyba wersja po angielsku. Tak. Tak. Werner jest niesamowitym człowiekiem. Tak. I, I zalecam wersję książkową. E, bo wykresy się wysypują na Kindlu n, jak e, A tego się też nie da słuchać, to trzeba przerobić. To jest, nie, nie, tak jakby podręczniki trzeba, bo po prostu zaznaczasz, wracasz do to jest taki tego. No, no, notatnik nawet tak. czasami, tak. Ale książka y, biznesowo-życiowa, bardzo o, jakby czasem niedocenia na myślę. to jest y, Atomic Habits. I to jest świetna książka, która nauczy Was, jak wyrażać zdrowe nawyki w życiu, ale też w biznesie. Mm -hmm. Tam będzie nawet dodatek yy, biznesowy. Świetna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona nie uczy, że żeby osiągać yy, swoje cele i wielkie rzeczy, to trzeba mieć nie wiadomo jaką siłę woli, być nie wiadomo jak zdeterminowanym. Zupełnie odwrotnie. Nie? Trzeba mieć zbudowane dobre nawyki. Trzeba, trzeba zaplanować swoje nawyki i zbudować kontekst tak, żeby nam to ułatwiał i żebyśmy tej swojej mm -hmm. siły woli nawet nie musieli, powiedziałbym, nadwyrężać, mm -hmm. tylko żeby środowisko nam e, sprzyjało. To więc... tak jak swoje spotkania po 13. Tak, więc dla mnie jakby game changer co do tego, jak dalej m, e, projektowałem swoje życie. Miała być jedna książka, było pięć chyba, jeśli dobrze liczę. To więcej możemy podesłać jeszcze. <grybuj> <grybuj> Zaproczymy cię do społeczności za Zaprojektuj Swój Biznes, tam będziesz mógł napisać, bo bardzo często wymieniamy fajne książki, super. więc to jest super. Mateuszu, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Omówiliśmy sporo wątków. Myślę, że warto, żeby, żebyście zrozumieli, że po pierwsze, można pracować nad sobą, nad nawykami, nad mindsetem nie tylko nad kompetencjami twardymi i to jest umiejętność, a każdy do wytrenowania a bardzo zmieni jakość Waszego życia. A po drugie to jest to, że jak już możecie, a bardzo często wierzcie mi, możecie, chociaż ja nie zleć sobie sprawy, to żeby się zatrzymać i spróbować zaprojektować swoje życie, bo jak zrobicie to świadomie, no to może okazać się, że na koniec dnia odczuwacie z tego dużo większą satysfakcję, nawet gdy jest y, bardzo trudno po drodze. A czasem kurczę pędzimy, i nawet już w pewnym momencie nie wiemy, gdzie my w sumie pędzimy i po co biegniemy akurat w tym wyścigu. Dziękuję ci ślicznie. Dzięki bardzo. Dziękuję Wam. Jednym słowem, warto projektować swoje życie, a jeżeli to robicie, zapraszam Was jak to czwartek o czwartej. Do audycji zaprojektuj swoje życie.